Dobry wynik w pierwszej turze? Myślę, że bardzo dobry. Oceniając scenę polityczną w Sieradzu i koalicję, która rządziła do tej pory Sieradzem, czyli SLD, PiS i Platforma, Solidarne Miasto Sieradz z wynikiem 8 mandatów radnych i prawie 30% głosów oddanych na Pawła Osiewałę, uważam, że jest to rewelacyjny wynik, a chciałbym Państwu też zwrócić uwagę na to, że w trzech okręgach przegraliśmy naprawdę o włos. Naszym radnym brakło dosłownie 2-3 głosów, żeby zostać radnymi. Wtedyśmy mieli zdolność rządzenia sami w Sieradzu. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wyborcom. Tym wszystkim z Państwa, którzy zechcieli przyjść do urn, bo to jest bardzo istotne, ta frekwencja wynosiła prawie 50%, którzy zechcieli oddać głos, podjąć świadomie decyzję, a wynik bardzo nas cieszy. Teraz czeka Was druga tura. Jak będzie wyglądało przekonywanie tych, którzy wcześniej nie głosowali na Pana? No będziemy realizować konsekwentnie założenia kampanii wyborczej, którą przyjęliśmy. Od początku mówimy, że chcemy być bliżej Sieradzan, że daleko od polityki, bliżej ludzi, że razem chcemy włączyć mieszkańców w to, co będzie się działo w Sieradzu i taka strategia będzie przyjęta. Konsekwentnie będziemy robili to, co robimy do tej pory, bo przynosi to skutki, co widać po wynikach. Na czyje głosy Pan będzie teraz liczył w drugiej turze wyborów? Na elektorat PiSu czy SLD? Liczę na elektorat, czy liczę na głosy wszystkich Sieradzan, bo to, że będą za 2 tygodnie przy urnach, mam nadzieję, że przekonamy wszystkich i wyborców związanych z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i wyborców związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Tak naprawdę jesteśmy projektem, który zaproponowaliśmy Sieradzanom kilka miesięcy temu. Projektem, który jest skierowany do wszystkich. Dla nas nie ma znaczenia barwa polityczna, czy ktoś jest z SLD, z PiSu, z Platformy. Chcemy zarządzać się razem. Ja jako Paweł Osiewa chcę zarządzać się razem, będąc prezydentem wszystkich Sieradzan. Dla mnie nie ma znaczenia barwa polityczna. Chcę, żeby miasto się rozwijało, a mamy do tego podstawy, żeby robić to dobrze z radnymi, którzy są dziś Państwa przedstawicielami. Podsumowujemy pierwszą turę wyborów. Spodziewał się Pan, że będzie druga? Liczyłem na to, że wygram w pierwszej turze. Ale spodziewać się trzeba wszystkiego. Moi konkurenci bardzo mocno pracowali. Zresztą nie tylko oni, ale wiele osób pracowało nad tym, żeby obniżyć mój wynik. Ja mogę się tylko cieszyć, że aż 6643 ludzi zagłosowało na mnie. Mimo to, że oczywiście nie wszyscy byli nastawieni bardzo pozytywnie. Ja się bardzo cieszę, wygrałem pierwszą turę. Nie wygrałem jeszcze do końca. W tej chwili trzeba rozmawiać z ludźmi, ciężko pracować, żeby wygrać drugą turę. No właśnie, jakie ma Pan plany na te 2 tygodnie najbliższe? Praca, praca i praca. Spotkanie się z mieszkańcami, już takie plany mam na ten weekend. Chcę się spotkać, przekonywać do siebie. Nie wszędzie wygrałem, jest kilka okręgów, gdzie nie wygrałem bądź remisowałem. Tam będę chciał się spotkać z mieszkańcami i rozmawiać, bo często pewnie jest tak, że nie dotarłem ze swoim przekazem i chcę wszędzie dotrzeć.